PiS! Jebać PiS! Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Jest dzisiaj poniedziałek, 26 października 2020 roku. No i w tym dzisiejszym dniu zanotowano 10241 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale oczywiście wszystkich nas o wiele bardziej ekscytują i interesują zupełnie inne wydarzenia. Te mianowicie, które wielu z nas widzi przez okno albo obserwuje w nich uczestnicząc na ulicach polskich miast. Trwa kolejny dzień protestu przeciw próbie zakazu aborcji i jego wprowadzenia w Polsce. I krótko, bo w zasadzie nie ma tu nad czym filozofować. Widzieliśmy co prawda w ciągu dzisiejszego dnia szereg takich wydarzeń, powiedziałbym, towarzyszących. Na przykład pan marszałek Grodzki wypowiedział się w bardzo ostrym i zdecydowanym tonie o nieważności oświadczenia pani magister Przyłębskiej, a równocześnie Gowin rozpoczyna jakąś przedziwną inicjatywę, która zmierza wedle jego własnego określenia do zniuansowania zakazu aborcji, no tak, żeby tym zakazem objąć te dzieci, które mają się urodzić z zespołem Downa, a w pozostałych drastycznych przypadkach możliwość aborcji jednak dopuścić. Zdaje się, żeby było śmieszniej w tych tragikomicznych kategoriach, że pan marszałek Terlecki przychyla się do potrzeby niuansowania tych przepisów prawa. Natomiast równocześnie Prawo i Sprawiedliwość proponuje pana posła Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, co jest kompletną kpiną w tej sytuacji, no bo ten pan poseł to ten dokładnie, który był inicjatorem wniosku grupy parlamentarzystów do pani magister Przyłębskiej. Więc póki co, jeśli Nowogrodzka wykazuje jakąś determinację, no to raczej taką, by tym protestującym ludziom w dalszym ciągu grać na nosie. No, jak to wszystko ma szansę się skończyć? Znaczy, wielu z nas, patrząc na te wydarzenia i w nich uczestnicząc, ma takie radosne poczucie, że to jest prawdopodobnie początek końca tej władzy. I rzeczywiście tak na to wygląda. No, jedno wydaje się bez wątpliwości uderzające w całym tym pejzażu wydarzeń, to znaczy ani oświadczenie Grodzkiego, ani tej inicjatywy Gowina, ani reakcje władzy PiS-u, ani nawet ta kandydatura Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich zdaje się już nikogo w żadnym stopniu nie obchodzi i nie ekscytuje. Jest dzisiaj mniej więcej jasne, że polityka i rozwój wydarzeń odbywa się zupełnie gdzieś indziej i mianowicie na ulicy. Do czego to może doprowadzić? Jaki może być finał całej tej sytuacji? No tego za żadne skarby powiedzieć się nie da. Wydaje się w każdym razie jasne, że uczestnicy protestów, my wszyscy, wiedzą świetnie, że no, to nie na tym, że krzyczymy wypierdalać, a nie mamy dość, polega zwiększona siła tych protestów. Ona polega raczej na tych bardziej ofensywnych działaniach. No, dzisiaj mieliśmy do czynienia ze sparaliżowaniem na wiele godzin centrów wielu polskich miast. Na kolejne dni zapowiadane są rozmaite inne formy protestów i prawdopodobnie będziemy świadkami tego wszystkiego. Zapowiedziano strajk, odmowę pracy, no różne tego typu formy. Niewątpliwie jednak czymś, co ma o wiele większe znaczenie, jest to, że ten protest rozszerza się, angażując rozmaite nowe środowiska, czy takie środowiska, których do tej pory nie widzieliśmy po opozycyjnej stronie. I jeśli na przykład wczoraj, w niedzielę, widzieliśmy tę organizowaną przez ONR i Bąkiewicza milicję faszystowską, tak, która próbowała bronić wejść do kościołów, no to należy powiedzieć, że no cóż, ONR głosował na ogół na Konfederację. Wyborców Konfederacji, no to jest trochę wróżenie z fusów, bo nie ma żadnych szczegółowych danych, ale wyborców Konfederacji raczej jednak widać po stronie uczestników tych wszystkich protestacyjnych marszy, które się w ostatnich dniach odbywają. To wszystko plus no coś, co wiemy od dawna z sondaży, że mianowicie ogromna większość polskiego społeczeństwa nie chce całkowitego zakazu aborcji i również większość tych, którzy głosowali na PiS i Dudę, nie chce całkowitego zakazu aborcji, no to wyznacza jakby nową definicję politycznego podziału w Polsce i ta definicja
tym razem jest obiecująca. Gdybyśmy tylko mogli mówić o jakichś wyborach, o jakimkolwiek politycznym rozstrzygnięciu. Tego jednak, zdaje się, nikt nie chce. Być może słusznie. Marta Lempart, dzisiaj słyszałem ją przemawiającą na którymś z wieców, no bardzo zdecydowanie, to zresztą mówiła to również w wywiadach, bardzo zdecydowanie odrzuca ten pomysł, który sam próbuje promować od ładnych paru dni, znaczy mianowicie pomysł obywatelskiego referendum. Tu oczywiście chcę wyjaśnić, że nie chodzi o jakieś referendum zarządzone przez parlament na przykład, tylko o takie, które metodą katalońską, że tak powiem, realizujemy, no choćby gmina po gminie, powiat po powiecie, siłą społecznej samoorganizacji, niezależnie od tego, czy władza się na to referendum zgodzi, czy też ten pomysł odrzuci, bo jego odrzucenie no jest dosyć oczywiście łatwe do przewidzenia w okolicznościach, z którymi mamy do czynienia. No, z Martą Lempart w tej sytuacji ja nawet nie zamierzam próbować podejmować żadnej dyskusji, zwłaszcza, że no, wszystkich nas i ją, i nawet mnie, niesie ten narastający entuzjazm w miarę rozwoju tej wciąż wzbierającej fali społecznych protestów. Natomiast no, pytanie zostaje w dalszym ciągu aktualne, to samo. Jakie to mianowicie wydarzenie uznamy za no, sukces tego protestu? Jak to się mianowicie ma stać, że ten protest wygramy? No i kolejną rzeczą, którą wypada powiedzieć, są dane. Te dane dotyczące na przykład pandemii. W szpitalach aktualnie mamy już 12 tysięcy pacjentów. Mamy 999 osób podłączonych do respiratora i mamy 445 tysięcy osób objętych kwarantanną. No i oczywiście, jak zwykle, mamy wciąż to samo pytanie, ilu zarażonych koronawirusem potencjalnych nosicieli tej zarazy pozostaje nieobjętych tym nieszczelnym, jak wiemy, systemem testów i monitorowania sytuacji. Możemy się spodziewać, po tych dzisiejszych wynikach, które przecież dotyczą niedzieli, kiedy większość laboratoriów jest nieczynna, że być może jutro, a być może za parę dni w ciągu tego tygodnia liczba nowych zarażonych przekroczy 20 tysięcy. Możemy się również spodziewać, że w tej sytuacji władza wprowadzi stan nadzwyczajny na terenie Polski i naprawdę zrobi się ostro. To wszystko oczywiście nie znaczy, że w tych protestach należy zachowywać umiar. Przeciwnie, należy je, jak już powiedziałem, grzać w dalszym ciągu. A należy jednak, moim zdaniem, i o to bym apelował, no wciąż próbować myśleć o tym, jaki jest rzeczywiście w politycznych kategoriach wyrażony wariant szczęśliwego dla nas, daj Boże, finału całej tej sytuacji. Bo to, że ona jest obiecująca, i to, że niewątpliwie jesteśmy świadkami końca tej władzy, początków końca tej władzy, albo po prostu końca tej władzy, no to tego możemy być już dzisiaj niemalże pewni. Dziękuję bardzo.